Olga Przybysz spodziewa się drugiego dziecka. Posypały się gratulacje. Olga Przybysz ma wielkie powody do radości. Wraz ze swoim mężem Adrianem podzielili się w swoich social mediach radosną nowiną. Ich rodzina wkrótce się powiększy. Olga Przybysz to wokalistka i influencerka. Jej konto na Instagramie obserwuje ponad 160 tysięcy osób. Prywatnie to także siostra popularnej influencerki Sylwii Przybysz, która powitała w maju 2023 roku na świecie swoje trzecie dziecko, córeczkę Jaśminę. Olga i Adrian mają już jedno dziecko. 24 października 2021 roku o godzinie 17:07 urodziła się Zosia. Olga Przybysz z mężem znów zostaną rodzicami. Olga chętnie pokazuje życie rodzinne w mediach społecznościowych, więc nic dziwnego, że to właśnie na Instagramie ogłosiła radosną nowinę. Chcemy się z Wami czymś podzielić. Będzie nas więcej. Oczekujemy z niecierpliwością na nasz kolejny cud. 2 plus 2, napisali na swoim koncie Olga i Adrian. Oczywiście od razu pod postem posypało się mnóstwo gratulacji. Gratulacje kochani, uśmiechnięta twarz z oczami w kształcie serca. Jeju czerwone serce, uśmiechnięta twarz z oczami w kształcie serca, gratulacje dla Was Olga. Już wiadomo dlaczego ostatnio tak promieniejesz. Gratulacje kochani, cudnie Zosia będzie miała rodzeństwo, będziecie cudnymi rodzicami, pisali fani Olgi na jej Instagramie, pisownia oryginalna. Olga Przybysz z mężem przeprowadzają się do większego lokum. Olga wyszła w lipcu 2021 roku za Adriana Jusińskiego. W związku z powiększeniem się rodziny, para podjęła decyzję o przeprowadzce. Ostatnio miej mnie tutaj, bo tak jak wcześniej Wam wspomniałam, nadszedł etap wielkich zmian, czyli kolejna przeprowadzka, bliżej centrum, no i jest to coś bardziej na stałe. Białe serce, myślę, że w naszym życiu czeka nas jeszcze tylko jedna przeprowadzka do naszego wymarzonego domu, ale to za parę ładnych lat. Totalnie nie lubię zamieszania związanego z przenoszeniem się, pochłonęło to cały mój wolny czas. Wybaczcie więc, że się nie odzywałam. Aktualnie wszystko już mamy przeniesione i jedyne, na co czekamy, to kuchnia. Lokalizacja jest świetna. Mam nadzieję, że będzie nam tu dobrze, napisała Olga.